Nie pasuje mi takie życie. Chcę zająć się tym, co naprawdę lubię. Chciałeś, żebym wyszedł spod klosza, więc wychodzę. I że co na przykład zamierzasz robić? Produkcja muzyczna. Mam trochę szmalu na rozruch. Postanowiłem otworzyć niezależną wytwórnię. Może ty się jeszcze, kurwa, zajmiesz hodowlą jedwabników? Przecież ty się nie znasz na muzyce. Od 3 lat oglądam codziennie MTV. To na początek wystarczy. Nie wiem, czy osiągnę sukces, czy trafię na listy przebojów, ale decyzję już podjąłem. Spróbuj mnie zrozumieć. Miasta melomani! Angażuję się, a bagaż czuję, że mnie w dół ściąga. I nie prowokuję, tylko mówię w pysk, jak to wygląda. Nagrywam rap i wiem, że dobre podejście mam. A na mieście każdy pyta, kiedy płyta wyjdzie wreszcie. Nie uwierzysz, ulice mi nie straszne, bo to co mi dawały, zapisywałem na kartce. I tak na prędce pędzę po te pieniądze, choć najczęściej mnie spotkasz na zakupach w Biedronce. 2009 rok, a ja znowu uderzam, wzbudzając większy szok niż zamach na papieża. Moi ludzie tu są i w drodze do nieba, na melanżu cały rok i nieznane słowo bieda. Wiem, ta zwrota już cię męczy, może odpuść sobie ją. Miasta melomani wielcy dzisiaj wychodzą na front. Zawsze trafiam do obręczy, kiedy ty popełniasz błąd. I dlatego koszykówka to mój ulubiony sport. Słyszałem poniekąd, że stałem w kolejce po kasę. Talent dostałem po mamie, rapu granie przyszło z czasem. Było zawsze mi pisane, by w głośnikach słyszał siebie. Miasta melomani kwiecień 2009. Sprawdź mi tę całą branżę muzyczną i dowiedz się, czy można coś na tym zarobić. Jeżeli tak, to wchodzimy w ten biznes. Musimy już jechać.